Dzień dobry, witam was serdecznie, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim co jakim kolorze? Kanale, moi kochani. Dzisiaj sobie potworzymy, będziemy artystami. I w plebsu zaraził mnie tym kunsztem artysty i postanowiłem pierwszy obraz, jaki narysujemy w tym odcinku, narysować właśnie dla plebsa. Narysujemy plebsa, który rysuje świeżaki. Więc musimy sobie tak, jakieś ładne tło wziąć. Plebsio ma takie chyba takie szarowate. Dobra, weź to i daj mi spokój, nie? Wydaje mi się, że plebsu, no tak po kolorystyce kamerki, wydaje mi się, że ma szare tło w pokoju, nie? Ogólnie jeśli będą gdzie 5 łapek w górę, to polecimy z kolejnym odcinkiem oczywiście, jeżeli będziecie chcieli. No, więc tak, ja tu mam zdjęcie troszeczkę plebsa, no nie? Co prawda z materiału jego, ale musimy jakoś z tym żyć. No i dobrze, plebsio, widzę, że to miałeś też taką szarą koszulkę. No ja nie wiem, jakie ty masz ściany do końca. No ale dobra, zrobimy ci zieloną koszulkę. No mam nadzieję, że się... albo nie, dobra, zacznijmy od twarzy. To będzie bardzo modne. Znaczy bardzo fajne. Nie, już mi się nie podoba. Chwila, stop, chwila. Ja jestem niespełnionym artystą. Jakbym miał tablet graficzny, to może troszeczkę lepiej by to wyszło, nie? Ale no, dobra, tutaj tak. O. Dobrze, to mamy jakąś podstawę, więc jest okej. Tutaj będziemy mieli twarzyczkę plebsa. Dobrze, oczywiście nie rysujemy go od boku, czy ten... nie rysujemy go od boku, tylko tak frontem, nie? No, dziwnie będzie malował ten obraz, ale spróbujmy. Spróbujmy, czemu by nie? O Jezu, i teraz to jest to, że muszę się zdecydować, jakie plebsio będzie miał włosy, nie? No i to chyba weźmiemy taki trochę żółty, taki blond, bo powiedzmy, że to będzie taki blond. I dla mnie plebsio zawsze miał takie włosy, takie jak taka kucharka, w sensie takie loczki jakby, nie wiem czy... Nie wiem, czy dobrze tak. No, przepraszam, plebsu, jeśli cię obrażam, oczywiście. Dobrze, więc weźmy sobie coś takiego. O. Tak, to będzie na pewno coś oryginalnego. O, może tutaj troszeczkę tak skróćmy i zamaszmy. I zamaszmy tutaj to, żeby. O, dokładnie. O nie, pieniądze mi kradną. Halo, proszę, nie kraść mi pieniędzy. Dobra, tutaj już sobie musimy zamalować ci oczywiście twoje włoski. Dobra, twoje włoski zamarzymy. Weźmy sobie tutaj ten, tak. Okej, takie wiecie, żeby troszeczkę się wyróżniały te włosy, nie? Najgorsze jest to, że ja nie wiem, jakie plebsu ma. Dobra, plebsu ma takie niebieskawe oczy, bo patrzę na jego autoportret, jaki sobie narysował na odcinku, żeby troszeczkę go tak nie, aż tak bardzo go nie obrażać, nie? Dobrze, to teraz tak, róbmy mu oczy. O Jezu, za małą twarz mu narysowałem. Dobra, wiecie co? Jeszcze raz podejdźmy do tego. Tym razem może troszeczkę większego plebsia zrobimy. Okej, dobrze. Teraz możemy sobie się, wiecie, tutaj pobawić, kurde. O, patrzcie, w ogóle, patrzcie, duch z koniem na głowie, to jest ciekawe. Dobra, i tutaj już możemy zamazać. Naprawdę ciężko się tu rysuje, to mogę wam powiedzieć, że troszeczkę opornie się tu rysuje, ale co, wiecie, no. Wiecie, musimy z tym jakoś przeżyć, nie? Tu jakieś takie włoski, takie makaroniki nawet bym powiedział. O, nie, plebsu mnie zabije, jak zobaczy to. Dobra, i teraz... dajmy ci takie niebieskawe oczy. O, pięknie, no ej, no słuchajcie, no ze mnie to jest prawdziwy malarz artysta, kurde, nie? Dobra, i teraz tak, taki nosek. O, taki noseczek. I chwila, o. I chwila, to się robiło. Dobra, już wiem, jak się to robiło. I to się robi tak, o. No coś pięknego, nie? Patrzcie, tylko teraz tak, musimy pomalować mu zęby.
Będzie trzeba mu pomalować zęby na biało i to może być problemem. O, dobra. Tu poprawimy czarnym teraz. Ej, naprawdę ciężko się na myszce rysuje, nie? Żebyście nie myśleli sobie. Dobra. No pięknie, nie? To, a, chociaż powinienem chyba najpierw mu jakiś kolor skóry namalować. O Jezu. Ojeju, zepsułem. Halo, Plepsu, ty nie możesz być ten. Ty nie możesz być. Nie możesz być szary, przepraszam. Przepraszam, Plepsu, że nie zrobiłem cię od razu ten. Nie pomyślałem, no. No, artyści tak mają czasami, no. Że zapominają o takich rzeczach, więc wiecie, no musicie. No musicie mi wybaczyć, ojeju, jak to źle wygląda. Ej, on wygląda trochę jak taki, nie wiem. Nie wiem, co mi przypomina teraz Plepsu. Przepraszam. Dobra, to zamaszmy tu akurat i to zaraz poprawimy sobie. Dobra, o. I dajcie mi ten. Musimy. Troszeczkę ręka mi się trzęsie. To mogę się przyznać do tego, że troszeczkę łapka mi się trzęsie, no bo wiecie, ja tu tworzę takiego, taki obraz, nie, że to każdemu by się trzęsła łapka, nie? Dobra, naprawmy mu oko, drugie też, i zróbmy mu ten, o, i jeszcze nosek. Dobrze, przyznam rację, że to wcześniejsze lepiej wyglądało, ale no. Nie, chwila. Ale mi się wydaje, że całkiem nawet wyszedł. Tak, okej, prawie, no. Dobrze, najmniejszy chciałem. Ojeju, ty chyba nie masz takiej, aż takiej szyjki, co? Tak, no dobra, przeżyjemy, nie? Zróbmy tu coś takiego. To już jest moja własna interpretacja troszeczkę. Boże, zapomniałem, jak się rysowało ten. Dobra, to zróbmy to w ten sposób. O, dobra. Okej, tutaj tak. I tak, i tak. No i zasłuchajcie, no kurde, Picasso by się nie. Nowy kapelusz dostałem. Okej, dobra, dzięki. Oho, zbliża się termin rachunków, a ja jeszcze Plepsa nie skończyłem, nie? To bardzo, bardzo odważnie z mojej strony. Dobra, tutaj, oj, Plepsu, masz tu taką małą. O Jezu, co ja robię? Przepraszam, Plepsu. Nie chciałem. Zmusili mnie do tego, naprawdę. Nie no, tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to nie zmusili mnie. Dobra, bo coś ja tu takiego chciałem zrobić, bo to się tak rysowało, powiem wam. Bo chwila, ja tu muszę do swoich. Ja muszę tu do swoich rysunków wrócić. Okej, okay. Aha, dobra, już wiem, gdzie zrobiłem błąd. Dobra, już wiem, gdzie zrobiłem błąd. Dobra, to jest piękne, dobra. I tutaj teraz tak, więc teraz na szybko musimy zrobić ten. Musimy na szybko zrobić kolejne dzieło, w sensie kolejne dzieło, wiecie, bo zaraz zbankrutujemy. No i ten, jakbyście się zastanawiali, to jest ten stojak, przynajmniej staram się, żeby to był ten stojak, który trzyma obraz, nie? Który trzyma obraz, standardowo troszeczkę na odwrót tu zrobiłem. No i tutaj będzie taki nasz szybki świeżak Bartek. Narysowany, słuchajcie, no kurde, ej, ja to powinienem być no powiedzcie mi, no ja chcę, mogę to zapisać? Czekajcie, i jeszcze podpiszę, o nie, światło plepsio, no coś, no pięknego oczywiście, no co prawda tutaj jeszcze tu powinny być kolory, ale okej, dobrze, to jest piękny obraz przedstawiającego. Czekaj. Plepsio le artysta. Le artysta. Ja sobie pobiorę. Ja wezmę sobie screenka i dajemy to. Dajemy sobie. No słuchajcie, no to jest piękny obraz. No to jest obraz. No i to jest obraz, który, no słuchajcie, wszyscy pokochają, nie? To jest.
To jest ten, poziom morza podnosi się, wszyscy są zaskoczeni. Okej, okay, najnowsze. Dobra, to teraz wróćmy do... Ej, rysowałem to ponad 10 minut, nie? Prawie 10 minut. Okej, okay, to... Szanuję. Szanuję, dobra. Teraz tak, zróbmy coś takiego bardziej ciekawego może. Zróbmy sobie... O, to jest chmura, żeby nie było, no nie? To będą chmurki. Okej, okay. Ładne chmurki, mi się podobają. Wow! Plebsu za 272 zszedł. Plebsu, przepraszam, ale 272. Ej, no to wow! Plebsia sprzedałem za 272 dolce, czy jakkolwiek. Dobra. Wow! Co ja chciałem narysować? A, dobra, już wiem, co chciałem narysować. Chciałem narysować jednorożca, ale przypomniałem sobie, że nie umiem rysować i czy one mają, tak, one mają jakąś taką kitę. Ej, dobra, niech ma tęczową kitę, czemu by, może to źle wygląda, o nie, dobra, to chyba nie jestem najlepszym artystą. Dobra, ej, dobra, ma kitę, jest dobrze, to grzywę też powinien mieć taką kolorową. Dobrze. Jestem ciekaw, jaki taki gówniany. Czy taki gówniany obraz będzie miał szansę się przebić na. Wiecie, no jakkolwiek. A tu ci troszeczkę pokolorujemy cię. To wygląda jak jakiś background 10-latka, nie? A nawet troszeczkę mniej. Dobra. Le jednoróg. I to będzie le jednoróg. I. A może jak się doda le? Le jednoróg. Le jednoróg, to może ten? Może to ma znaczenie, że da się le jednoróg. Nienawidzę różowego. To idź sobie stąd, nie doceniasz sztuki. Ja nie rozumiem, jak można być tak obojętnym. Dobra, teraz zrobimy coś mrocznego. Ej, to jest tak. Ej, o, ej, Robert jest duchem. Ej, panie Robercie. Dobra, słuchajcie, to będzie... Brak kolorów, które lubię. No to przepraszam. Przepraszam, nie chciałem, żeby tak wyszło, no. Dobra, słuchajcie, to jest ocean. To jest morze. Powiedzmy, że morze. Morze, które nie może. Bęk. Dobra, i teraz patrzcie. To będzie piękny obraz zachodzącego słońca. To będzie zachodzące słońce. I oczywiście... To jest odbicie, nie? To jest odbicie tym. Prawdziwa sztuka nie opiera się na umiejętnościach. Kocham to, stary. Bierz, śmiało bierz tego jednorożca, punkowa dziewczyno. W ogóle śmiesznie. Le jednorożec. Wiecie, to jest odbicie, to jest zachodzące słońce, które się odbija. Tutaj jakieś promyki jeszcze. Jakieś nawet mewy. Okej, może te mewy nie są jakieś okazałe, nie? Ale to są mewy. To są mewy. I tu będzie, i tu zrobimy sobie lestatek. Patrzcie, lestatek. Patrzcie, o, tutaj będzie i tu będzie taki żagiel. O, dobra, i tu jest żagiel. Tutaj, no, inną deskę zrobimy. I tu zrobimy sobie jakiegoś ludzika, okej? To jest chyba dobry pomysł. Tu zrobimy tak, o. I tu, o, co macha rączką. I o, coś tego typu. Ej, naprawdę, jakbym miał ten tablet graficzny, to byłoby fajne. Dobra, to jest le zachód słońca. Le zachód słońca. Ja czuję, że to będzie no, coś pięknego, ten zachód słońca, że przejdzie do historii, nie? I to dobra, i to, co my jeszcze możemy narysować? Zróbmy coś takiego bardziej właśnie bardziej amatorskiego. I 125, no stary, kurde. Ty to jesteś koneserem jakiejś sztuki. No, ej, no słuchajcie, no to bardzo dobre trydziki tu plecą. I najlepsze jest to, że w miarę się staram przy tych obrazach i one jakoś tam sobie chcą zejść, nie? Dobra, i to jest... tutaj oko artysty musi wlecieć. Le coupa w makaronie. Le coupa w makaronie. To na pewno przejdzie.
Wierzę w to. Ej, no ale jakie pieniążki tutaj nam poszły. Ej, dostałem nowy ten. Dobra, dostałem nowy. To zbyt pośpieszne. No, cicho bądź. To wcale nie jest tak. Ej, dobra, wiem co zrobimy jeszcze. Ostatni obraz na szybkości. To będzie tak, niebo, jesteśmy w niebie. Według ekonomisty darmowe serwetki nie powinny być za darmo. No, zgadzam się, dobra. Słuchajcie, to jest niebo. To będzie niebo i teraz. I teraz co możemy narysować w lebniebie? W leniebie możemy narysować. Ten artysta mnie rozumie, no ale za 16, nie. Przepraszam, za tanio mnie cenisz, moje prace. Więc no, zrobimy, wiem co zrobimy, słuchajcie. Wow! Nie znasz, nie oceniaj i znasz mnie, a nie moją historię. Patrzcie, to będzie ptak. To będzie ptak, który próbuje, albo to jest kaczka. Zinterpretujcie jak chcecie, to jest upośledzony ptak, który na swojej wiernej desce, na swoim wiernym kawałku umiejętności wyświetczyć o dobrą sztukę, wątpię, że były tu użyte. O Jezu, jakim ty jesteś hejterem, no. Jeju, proszę mnie nie hejcić, nie? Dobra, tutaj jakieś takie płomienie dajmy. O Jezu, nie, to chwila, o ten kolor bardziej. Dobrze, o, tutaj zróbmy tak. Ej, czy faktycznie wkład pracy, a może tutaj gra ocenia wkład pracy, to byłoby też całkiem ciekawe, co? Ej, dobra, mogłem jednak sprzedać ten obraz za tamto. Jednak mogłem, jednak żałuję, przepraszam. Dobra, następnym razem sprzedam. Ojeju, dobra, tak, o. No, takie poprawki są najgorsze. Dobra, bierz to, bo to się nie sprzeda. O Jezu, jaki mi potwór wyszedł. O nie, najgorzej. I dobra, i z tyłu niech będą tak. O, ej serio, ciężko na myszce się rysuje. Ojeju, bo to miało być coś innego. I w tle, i tutaj na dole będzie po prostu takie, że lasy, łąki, te sprawy, nie? I tutaj nawet, tutaj coś takiego, o, zrobimy, żeby to była imitacja lasów. Dobra, lekaczka na latającej desce. Ledak latającej desce. To jest dzieło. To jest dzieło, które się sprzeda za 54. Weź, a mogę się targować z tobą? O nie, już się nie mogę targować z tobą. To nie bierzesz tego. Dobrze, moi kochani, słuchajcie, więc to będzie tyle w tym odcinku, ale artysty, narysowaliśmy pięknego plebsa. Jeśli będziecie chcieli, żebym dalej malował, tworzył i tak dalej, dajcie znać. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i cześć.